się da zbadać, czy to się da wyuczyć, czy to można zmienić temperament za pomocą szkolenia. Dzisiaj na temat temperamentu. Bardzo, bardzo cenna uwaga, bo w rzeczywistości tak jest. No, nie wszyscy ludzie lubią się kontaktować, mieć jakiś kontakt z ludźmi nieznajomymi. I gdybyśmy tak recepcję, na przykład posadzili recepcjonistkę, która ma awersję do takich spotkań, no to ona by bardzo źle pracowała na tym stanowisku. Natomiast inni, którzy są absolutnie budowani przez to, że budują się, że spotykają ludzi nieznanych, zadają mu absolutnie nieoczekiwane pytania i tak dalej. No nasz były prezydent Ray Walenza jest takim przykładem człowieka, który się podaje się nigdy nie przygotowywał do wywiadu. Najlepiej odpowiadał wtedy na takie pytania, których absolutnie nie znał przedtem. Ale to już pomijając to wszystko inne. Ja myślę, że czasy ustawianych pytań już minęły, jak to zdało. Czasy minęły, cerkiew zburzona, zniszczona na Placu Saskim, Aleksandrowska, a dzwonnica jej miała 70 metrów wysokości. Tutaj też, gdzie pałac Staszica, była cerkiew. Tutaj też była cerkiew. Janek Witek, to on chciał ze wszystkimi rozmawiać, bo w sumie to on był samotny, a rozgoryczony po tych wyjazdach licznych do Szwecji, Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Rosji, wszędzie. No, w Anglo-Ameryce Białystok był raz. Interesował się wszystkim. Że nawet ja sama o tym nie wiem, proszę Państwa. Dopiero potem w internecie, że dużo wiedział o Niemczech, dużo o Hitlerze. Nawet zareklamował mi tutaj Ninę Hagen, która jazz też śpiewała. Ona wszystko śpiewała. Nina Hagen, której komunizm tutaj nie tolerował, a myśmy byli pod wpływem. A jeszcze Hitler namieszał, bo też on, ten Hitler, to nienawidził ludzi. I Żydów, i Cyganów, i homoseksualistów. Także szafa gra. U nas szafa gra. Człowiek, który by zaczął tam się spotykać, mówić, słuchajcie, co zrobimy, to zaczęto najpierw go właśnie lustrować, badać i tak dalej. Czyli atmosfera, bo jest atmosfera pracy twórczej, ufamy sobie. Teraz, proszę Państwa, jest tak, że Polacy sobie nie ufają, a jeszcze jak Lidia pojedzie na obiad, pójdzie tutaj do Joanny, koleżanki, którą zna ze szkoły podstawowej, a potem pojedzie do Arabów, bo mają święto, no to proszę Państwa, no to oni będą wszyscy wściekli, a może nawet byłaby podejrzana ta Lidia von Lipski, a gdyby facet ubrał się w ciuchy, to też byłby podejrzany, proszę Państwa. Fantastyczna opera, Czarna Maska Pendereckiego, proszę Państwa. Czarna Maska, druga premiera była teraz w Warszawie. No. Gdyby Lidia poszła, proszę Państwa, do Arabów, to co by powiedzieli? Albo zmieniła się na nazwisko z powrotem Makryna Mieczysławska, to co by było? Pójdzie do Arabów. Przypominam, że osoby z Warszawy odbierają książki osobiście. Te książki będą czekały z autografem z autografem naszych autorów i z dedykacją imienną, prawda? Tak powiedzieli autorzy tej książki. A ja bym chciała jeszcze wrócić do tego zaufania. Bo no właśnie, żeby kogoś móc polecić, to ja muszę ufać w to, że ten ktoś dobrze właśnie, albo wykona tą usługę, albo zrobi to dzieło, czy zrobi dobrą robotę. Jaką ja mam pewność, że on to zrobi dobrze, skoro ja na przykład nigdy nie korzystałam z jego usług, bo nie mogę korzystać, bo to jest zupełnie inny biznes. To właśnie, co mi daje takie zaufanie, pewność? Grupa przedsiębiorców, która jest w stanie zweryfikować wzajemnie swoje usługi i wzajemnie to, co robią, jest w stanie dać rekomendację, czyli powiedzieć, ok, ten nasz kolega robi to dobrze, jeżeli nie będzie robił dobrze, przestanie móc korzystać z naszych poleceń,
A co się dzieje z człowiekiem, który na przykład źle wykona jakąś rzecz? Tam wyskakuje z takiej sieci, po prostu idzie do innej i znowu... Nie, tylko potem się jest tak, że rzeczywiście jak jest taka sprawa... No może się komuś coś tam nie udać, boż. To jest tak, że osoby, które są rekrutowane, są z polecenia. Czyli to nie są przypadkowe osoby. Po drugie, proces rekrutacji jest kilkostopniowy. Też sprawdza się osoby, rekomendacje tej osoby. Może się nie udać. Ponieważ, no, jak powiedziałem, jest dobrze przygotowany model, to przez pierwsze kilka tygodni to osoby obserwujemy, czy on jest zbiorcą, tylko chce sobie do siebie wyciągnąć, czy jest w stanie się zaangażować i spełniać pewne wymagania, pewne oczekiwania. Jeśli tak, no to idziemy dalej. No, jeżeli ktoś gdzieś, no zdarzają się wypadki, no to w biznesie wiadomo, tylko ci nie popełniają błędów. Radio Koncit. Jeżeli jest jakaś wpadka, no to też są pewne mechanizmy, które pozwalają tej osobie albo w jakiś sposób zadośćuczynić, jeżeli coś jest zrobione tak, albo po prostu z taką osobą trzeba się niestety pożegnać, bo dobro społeczności jest ważniejsze jak dobro indywidualne. Tu jest taki moment, kiedy tych parę godzin w tygodniu... No niby tak, oczywiście. Jest zero litości, tu rzeczywiście trzeba umieć pracować ze sobą. Także Ewa z Grecji będzie jechała, proszę Państwa, na kontrakt, bo ona tu pracy nie mogła w Warszawie dostać. Ewa z Grecji, my ją czasem tu wpuścimy, żeby się przespała, bo mieszka pod lasem, walczy o ziemię, walczy o spadek i tamże walka na noże. No to ja przepraszam bardzo. Sama baba, żeby tam kobieta, bo to ona jest babą Herszt, bo jak tu Litce przyłożyła, to mało nie umarła. Von Lipski. Von Lipski. Tutaj może ten nie uda się inaczej, niech pani redaktor nie oczekuje wielkich sukcesów na takiej konferencji właśnie, która jest atmosfera dworca kolejowego. Natomiast tam, gdzie jest ta konferencja, jest zalążkiem jakiejś współpracy albo etapem pośrednim jakiejś współpracy, gdzie coś już jest, co koledzy tutaj podkreślają, te spotkania cotygodniowe, te grupy przedsiębiorców, to daje